Bartek jest zaskoczony zachowaniem przyjaciela. Chłopak jest przekonany, że Grzesiek obraził się przez Kasię, która zadawała mu dociekliwe pytania. Przyjeżdża do mnie kumpel, a ty go maglujesz jak na jakimś przesłaniu. Niezły kumpel. Przyjeżdża do ciebie, zamienia z tobą dwa zdania, po czym pożyczy od ciebie pieniądze. No ale to jest pięć dych, bez przesady. A co, on przyjechał do Krakowa bez pieniędzy? Nie uważasz, że to trochę podejrzane? Poza tym, co za sprawa, którą musi tak pilnie załatwić? I to za twoje pieniądze. A co cię to obchodzi? Szkoda, że ciebie nie obchodzi. Słuchaj, Grzesiek to jest mój przyjaciel i ufam mu jak bratu. Aha, super! Szkoda, że mi nie ufasz. Co? No. Posłuchaj, nie uważasz, że on jest zbyt nerwowy? No trochę jest i co z tego? Właśnie, przyjeżdża do Krakowa bez pieniędzy, po czym chce u ciebie spać w środku tygodnia? Aha, czyli to cię boli, tak? To cię boli, że miałaś dzisiaj nocować u mnie, a ja zaprosiłem też Grześka, tak? Okej, to też mnie wkurzyło, ale to nie o to chodzi. Ten cały jego przyjazd jest jakiś dziwny. On jest dziwny, rozumiesz? Wiesz co? Dobra, ja nie mam siły na te twoje odpały. Jak ci się nie podoba to, że Grzesiek dzisiaj śpi u mnie, możesz nie przychodzić. Jak ci to nie przeszkadza, to sobie przyjdź. Mi jest to obojętne. Wow, nie wiedziałam, że jesteś takim palantem. A ja nie wiedziałem, że ty się będziesz obrażać o takie pierdoły. Jakby to był ostatni raz, kiedy możesz spać u mnie. Super, to baw się dobrze z tym swoim kolegą. A będę się bawił świetnie.